Pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowny panie pośle. Co roku w Polsce produkuje się ponad 3,8 miliona ton soli kamiennej. Spośród tej ilości 1,2 tysięcy ton przeznaczonych jest do spożycia. W sprawie tak zwanej afery solnej pierwsza informacja pojawiła się medialnie w niedzielę w godzinach popołudniowych około godziny 17. Z przekazanych informacji wynikało, że trzy firmy, dwie z województwa kujawsko-pomorskiego i jedna z województwa wielkopolskiego, wprowadziły do obrotu duże ilości niejadalnej soli przepakowanej w opakowania soli spożywczej. Firmy te kupowały tak zwaną sól wypadową, odpad przy produkcji chlorku wapnia. Przepakowana sól trafiała głównie do odbiorców hurtowych, wytwórców wędlin, przetwórni, ryb, mleczarni, piekarni. Wyniki ekspertyzy próbek solnych zleconej przez organy ścigania do zbadania przez biegłych prokuratury będą znane w ciągu najbliższych kilku dni. W tym postępowaniu śledczym, dziennikarskim od pewnego etapu w sposób utajniony brali udział również funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, jak i państwowi inspektorzy sanitarni. Chcę przytoczyć definicję żywności, bo ona tu wszystkim wyjaśni, o czym mówimy. Żywność lub środek spożywczy oznacza jakąkolwiek substancję lub produkt przetwarzoną częściowo, przetworzoną lub nieprzetworzoną, przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub których spożycie przez ludzi można się spodziewać. Środek spożywczy obejmuje wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowywania lub obróbki. Z kolei sól kuchenna to środek spożywczy będący prawie czystym chlorkiem sodu, stosowana jako przyprawa i konserwant do żywności. W obrocie dostępna jest najczęściej w formie nieoczyszczonej soli kamiennej oraz oczyszczonej soli ważonej. Sól dostępna w obrocie detalicznym dla konsumenta finalnego wzbogacana jest w niewielkiej ilości jodu. Ze względów profilaktycznych jest to zwykle postać jodku potasu lub jodanu potasu w celu zapewnienia odpowiedniej ilości tego pierwiastka w pożywieniu. Zawierać ona może również przeciwzbrylacze, takie jak żelazocjanek potasu, znany jako dodatek E536, dzięki czemu sól może pozostawać jako sypka. Człowiek praktycznie spożywający na co dzień zrównoważoną dietę nie potrzebuje dodatkowego dowozu soli. Sól, którą spożywa w postaci pokarmów, jest dostarczana albo w formie konserwantów, albo w formie dodatków smakowych, przypraw. Wymagania dla soli na podstawie polskiej normy o numerze PNC 84081-02 są następujące. Sól ma wygląd, jest to produkt drobnokrystaliczny. Barwa biała, zapach bez obcego zapachu, smak słony bez obcego posmaku. Chlorek sodu w przeliczeniu na suchą masę to minimum 99%. Wapń maksimum 0,5%. Magnez maksimum 0,5%. Żelazo maksimum 0,2%. Siarczany maksimum 0,05%. Zanieczyszczenia mechaniczne brak. Substancje nierozpuszczalne w wodzie maksimum 0,05%.
pH takiego roztworu wodnego soli spożywczej, soli jadalnej, 1% roztworu wodnego mieści się między 5 a 8. Substancja przeciwzbrylająca E536, o której mówiłem, maksimum 20 mg w kilogramie. Skład frakcyjny nieoznaczalny. Sól natomiast wypadowa, przemysłowa, jest produktem będącym odpadem uzyskiwanym w procesie produkcji chlorku wapnia, używany m.in. do posypywania dróg. Sól wypadowa różni się od soli spożywczej większą zawartością, np. siarczaną sodu. Sól spożywcza odróżnia się od soli wypadowej przede wszystkim większym udziałem procentowym chlorku sodu, mniejszą zawartością wody, znacząco mniejszą zawartością siarczanu sodu oraz większą zawartością substancji przeciwzbrylającej. I przytoczę polską normę zakładową o nazwie sól wypadowa. Chlorek sodu w przeliczeniu na suchą masę 96%. W soli spożywczej to minimum 99%. Woda maksimum 2,5%. Siarczan sodu maksimum 4%. pH od 5 do 9. Substancja przeciwzbrylająca zdecydowanie więcej, maksimum 30 mg na kilogram. Siarczan magnezu nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Ma zastosowanie w medycynie m.in. jako środek przeczyszczający, środek tokolityczny, wykorzystany również w farbiarstwie, weterynarii, w rolnictwie do nawożenia dolistnego magnezem przez oprysk. Biorąc pod uwagę zawartość siarczanu magnezu w soli wypadowej, jest ona na poziomie około 4% oraz zakładając dzienne spożycie soli na poziomie około 5 g dziennie, spożycie tego związku wraz z solą byłoby minimalne i wynosiło około 0,2 g. Jednak w sprawie oceny bezpieczeństwa wyżej wymienionej soli należy poczekać do czasu opracowania przez instytuty naukowe, Naukowy Instytut Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach szacunkowej oceny ryzyka wynikającego z ewentualnego spożycia soli wypadowej. Podmiot produkujący, wprowadzający żywność jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego produktu, bezpieczeństwo zdrowotne. Podmiot produkcji lub obrotu żywności. Podmioty te są obowiązane do spełnienia wymagań ustanowionych w przepisach prawa żywnościowego. Z przepisów tych wynika szereg obowiązków dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu żywność. Przedsiębiorcy jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo produktu zobowiązani są do wprowadzenia systemu wewnętrznej kontroli, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Jednym z narzędzi umożliwiających zapewnienie tejże jest wprowadzenie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. System ten ukierunkowany jest na likwidację przyczyn zagrożeń jej bezpieczeństwa poprzez monitorowanie na każdym etapie produkcji obrotu punktów krytycznych wyznaczonych ze względu na możliwe w danym etapie zagrożenia zanieczyszczeń żywności. Producent, który jest obowiązany zapewnić, że wyprodukowane przez niego i wprowadzone do obrotu środki spożywcze są bezpieczne, kontroluje dostawców surowców, ustala zakres czynności badań surowców oraz zakres i częstotliwość badań wyrobów gotowych. Producent jako odpowiedzialny za produkt musi mieć pewność, że zarówno surowce, które otrzymuje, jak i gotowe produkty spełniają wymagania zdrowotne zawarte w przepisach prawnych. W przypadku surowców, dla których... Przepraszam, panie inspektorze, bardzo proszę zmierzać do konkluzji w tej części. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, toczy się postępowanie prokuratorskie. Główny inspektor sanitarny i główny inspektor weterynaryjny, posiłkując się zasadą ostrożności w bezpieczeństwie żywności, niezależnie od działań prokuratury, które mają swój bieg, swój czas, przystąpił do kontroli wszystkich możliwych zakładów, w których może odbywać się produkcja i obrót solą.
Inspekcja sanitarna ma około 30 tysięcy obiektów i od dnia wczorajszego, od godzin porannych, takie działania są toczone. Wstrzymujemy w obrocie sól pochodzącą z tych zakładów. Wstrzymujemy w obrocie żywność, która powstała z udziałem tej soli. To jest tak zwana prewencja, to jest zasada ostrożności. Nie mamy jeszcze wyroku sądu, trwa dochodzenie prokuratorskie. Czekamy na analizę ryzyka, profesjonalną, rzetelną analizę ryzyka przeprowadzoną w wielu laboratoriach. Mimo to, posiłkując się zasadą tego ograniczonego zaufania, zasadą ostrożności, wkroczyliśmy w intensywnych działaniach w obszarze całej Polski i są już efekty. Panie inspektorze, pan będzie miał jeszcze możliwość kontynuowania. Dziękuję bardzo. Także.